Widać, że sądy są silne wobec słabych i słabe wobec silnych. Głośna sprawa rolnika spod Mławy, asesor komornika, który zajął i sprzedał ciągnik pana Radosława, mimo że ten dłużnikiem nie był, został wydalony z zawodu. Dzięki interwencji senator Lidii Staroń, jednak mężczyzna odwołał się od decyzji Krajowej Rady Komorniczej. My nie wierzyliśmy w to. Bo sąd okręgowy w Łodzi złagodził jego karę i zamienił na 8 tysięcy grzywny, mimo że mężczyzna miał wówczas postawione prokuratorskie zarzuty. Nie potrafię się z tym pogodzić, że może w ogóle być tak, takie orzeczenie, które zamienia tą karę wydalenia zawodu na karę grzywny 8 tysięcy? Czyli co, tacy ludzie mogą być w takim zawodzie? Tydzień temu Krajowa Rada Komornicza pozbawiła prawa wykonywania zawodu komornika, który był przełożonym asesora, ale ten też może odwołać się do Sądu Okręgowego w Łodzi. Jeżeli asesor dostał 8 tysięcy i ma listę zarzutów, a ten pan ma może mniejszą listę, no to dostanie z 500 zł, maksymalnie 1000. Podejrzewam, że to tak będzie. Waldemar Stankiewicz, Wiadomości.